Kontuzja Neymara jest poważna, jest to koniec mundialu dla Brazylijczyka, to wiemy na pewno. To jednak nie koniec złych informacji w meczu z Niemcami za brakiem też Thiago Silva. Piszcie, jakie poważne okażą się braki dla Brazylii. Taki post napisaliśmy dla was na Facebooku Strefy Futbolu. No i oczywiście nasi widzowie są niezawodni i odpowiedzieli nam na to pytanie. Dawid Duda pisze: to dwaj najważniejsi zawodnicy dla Brazylii na tym mundialu. Kapitan Silva, który grał od początku bardzo dobrze, i Neymar, który tą drużynę niósł przez kolejne mecze. Jednak wydaje mi się, że Brazylia poradzi sobie w regulaminowym czasie gry, ale przegra w dogrywce. Taką tutaj tezę wysnuł Dawid Duda. No i dziękujemy tobie, Dawid, za tą opinię. Osobiście mi wydaje się, że ten brazylijski sen na tym półfinale się skończy, ponieważ ten niemiecki kolektyw, niemiecka machina, która ma przede wszystkim bardzo równą kadrę, czego nie możemy powiedzieć o Brazylii na przykład. Ten niemiecki sukces opiera się nie tylko na jednym zawodniku, ewentualnie dwóch, jak to jest w przypadku Brazylii. I zasłużenie zaawansują moim zdaniem do finału, bo na tym turnieju chyba grali najrówniej. Napisaliście bardzo dużo komentarzy pod tym postem, bardzo konstruktywne opinie tutaj wysnuliście. Bardzo jesteśmy dumni z tego. No i jeszcze takich może dwie, trzy przytoczę, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi. Okej, powiedzmy Szymon Błach: nie wiem, jak zastąpi Neymara, ale wiem, że za Silvę zagra Dante, który na pewno godnie go zastąpi, jest świetnym obrońcą, filar obrony Bayernu. Oczywiście też tak sądzę. Jeżeli zepną poślady, to może dadzą radę, byle sędziowie im w tym nie pomagali. No właśnie, takie też, tutaj też o tym wcześniej wspomniałem, że sędziowie też ten kamyczek, też gdzieś tą cegiełkę do tego sukcesu Brazylii no, przyłożyli. Sukcesu to jeszcze nie wiadomo, ale no, półfinał jest jakimś tam sukcesem, chociaż oni mierzą tylko mistrzostwo, powiedzmy. Oczywiście Dante, no filar obrony Bayern, jak tutaj wspomniał Szymon, i przede wszystkim Dante zna tych zawodników niemieckich, bo przecież Niemcy to jest przede wszystkim reprezentacja oparta na Bayernie, bo przecież kilku zawodników Dortmundu wypadło, czyli jednak ten Bayern cały czas dostarcza tych reprezentantów do drużyny narodowej oczywiście. I faktycznie Dante może tym ograniem, tą znajomością tej niemieckiej piłki pomóc w tym trudnym meczu dla Brazylijczyków. Dziękuję za uwagę. Bardzo mądre rzeczy tutaj piszecie. Wszyscy wypowiadają się bardzo składnie, czego nie można powiedzieć o mnie na przykład. No i mam nadzieję, że takich akcji będzie więcej, bo jak widzę, no to naprawdę zainteresowanie jest, bo parę tych komentarzy było. No, z 10 na pewno, i to takich obszernych wypowiedzi, także na pewno warto takich akcji robić więcej. No i myślę, że po dzisiejszym dniu, czyli tym kolejnym zmagań ćwierćfinałowych, taki filmik powstanie. Pamiętajcie śledzić naszego Facebooka, bo możecie wziąć udział w takim odcinku. No i to chyba dzisiaj na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się.